Może nie wiesz, ale gildia złodziei powróciła. Teraz ich miastem jest Wichrowy Tron. Wiesz, co mam na myśli. Ta, chyba mam chwilę. Czego potrzebujesz? Dostaliśmy zlecenie od jednego z najbardziej wpływowych rodów w Białej Grani. Od Dzieci Wojny. Udaj się tam i poszukaj Olfrida. Mówi, że ma sprawę wymagającą delikatnego podejścia, więc poleciłem mu ciebie. Nie zawiedź mnie, dobra? Oto twoja działka. Dobra robota. A ty dokąd? Robota czeka. No, gadaj. A, już jesteś. Pewnie czekasz na pensję.
Ej, gdzie uciekasz? Mamy robotę do zrobienia. Witaj w naszej rodzince. Dla niektórych to nic. Dla mnie jednak jest bardzo cenne. A teraz muszę cię przeprosić. Dzień dobry. Wolfrid, patron wielkiego klanu Dzieciąt Wojny. Jesteś w samą porę. Jeśli cokolwiek przydarzy się Arnowi, trzeba będzie słono zapłacić. Mój bliski przyjaciel. Przez wiele lat stawaliśmy ramię w ramię na polach bitew, aż w końcu dopadła nas starość. Teraz moim zadaniem jest uratować go jeszcze raz. Tym razem z katowskiego pieńka w Samotni. Straż miejska z Samotni poszukuje Arna za poważne przestępstwo. Gdy uciekł tutaj, został aresztowany za pijaństwo. Wyobrażasz to sobie? Na szczęście jego tożsamość nie jest jeszcze znana władzom Białej Grani, więc jest jeszcze szansa na uratowanie go. Zaczekaj chwilę. To coś więcej niż ucieczka z więzienia. Chcę, by imię Arna zostało na zawsze wykreślone z ksiąg rejestrowych. Chcę mu dać nową tożsamość. Tylko w ten sposób możemy na dobre zbić straż z jego tropu. To podwójna robota. Najpierw trzeba ukraść list, który został wysłany z Samotni, jako ostrzeżenie dla straży z Białej Grani, by ci wyglądali Arna. Druga sprawa to zmiana imienia Arna w więziennym rejestrze na nową tożsamość. Gdyby było to łatwe, zatrudniłbym jakiegoś miejscowego zbira, a nie profesjonalistę. Widzisz, oba te przedmioty trzymają wewnątrz smoczej przystani i nie wpuszczają żadnych gości do komnat jarla i zarządcy. Jeszcze jedna sprawa. Jeśli cię złapią,
nie przyznam się, że cię znam. Pamiętaj o tym, zanim zdecydujesz się na coś głupiego. Mam w Smoczej Przystani szpiegów. Mówią, że cała korespondencja z innych dzielnic trafia bezpośrednio do prywatnych komnat Jarla. To powszechnie znany fakt, że zarządca trzyma rejestr wszystkich więźniów Białej Grani w Wielkiej Księdze. Moje źródła donoszą, że księgę tę można znaleźć w gabinecie w jego kwaterach. Zmień w księdze imię Arna na jakiekolwiek inne, a będą zmuszeni puścić go wolno, gdy odsiedzi kilka tygodni. Uważaj tam na siebie. Kolejni wędrowcy przybywają lizać buty mego ojca. Dobra robota. Nie obijaj się,